kraj leżący w środkowym Afryce. Do tej pory to jest było największym krajem afrykańskim. Ten kraj charakteryzuje się tym, że mieszkają tam różni ludzie. Tam mieszkają czarnoskóry Afrykańczycy, mieszkają tam Arabowie. Znajduje się tam różnych kultur, różnych religii, stąd jest bardzo dużo konfliktów i problemów etnicznych i religijnych. To jest kraj, który posiada, w nim jest pustynia, jest sawanna, jest dżungla, klimat jest różnorodny i jednoznacznie jest bardzo piękny i w Sudanie znajduje różnych roślin, różnych zwierząt, które się znajdują w tym kraju. Sudan posiada bardzo dużo bogactw naturalnych, jak ropa naftowa, jak złoto, jak diamenty i różni bogactw naturalnych. I to bogactwo sprawiło, że w Sudanie jest bardzo dużo konfliktów. Dochodzą do tego, że w innych krajach zachodnich albo krajach z różnych kąt świata chcą dotrzeć do tych bogactw naturalnych. I to sprawia, że do Sudanu bardzo dużo problemów i wojen domowych. Mam 6 braci, 2 siostry. I to jest naturalne u nas w Sudanie, gdzie ludzie mają dużo dzieci. Bo to jest naturalne, bo po prostu w Sudanie tradycyjnie albo w krajach afrykańskich nie ma opieka społeczna, nie ma emerytur i rent, dlatego że ludzie chcą i mają dużo dzieci, a rodziny są liczniejsze, bo to ma znaczenie w społeczeństwie, znaczenie i społeczne, i znaczenie ekonomiczne, i jednocześnie to jest zabezpieczenie. Ludzie się nawzajem się pomagają. Rodziny to jest najwięcej się pomagają nawzajem, sąsiedzi i znajomych. I dlatego, że jest poziom znajomości między ludźmi jest większy niż w krajach europejskich. Na przykład ludzie poznają się w samym mieście. Poznają się bo ojcu, bo matki, bo dziadka i tak dalej. Tak jakby klanami się poznają i mają bardzo dobry stosunek ze sobą i pomagają. Jeżeli ktoś ma na przykład coś mu stało, to ludzie mu pomagają. Najbliższą rodziną najpierw pomagają, później sąsiedzi, później się znajomi, później dalsze i dalsze i dalsze. Miałem stypendium naukowego z Sudanu, z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Sudanie i przyjechałem po skończeniu szkoły średniej do Polski. Złożyłem swoje papiery w Ministerstwo Edukacji, że są takie możliwości studiowania w Rosji, w Chinach, i w Polsce, w Czechosłowacji. Wtedy jest było Czechosłowację, ale zostałem po prostu wybrany do Polski. I wtedy jest widziałem tylko o Lecha Wałęsce, Lato i Ponik i Jana Pawła II. I przyjechałem do Polski. W 1988 roku zaczynałem naukę języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla cudzoziemców. Skończyłem go i później pojechałem do Wrocławia, żeby skończyć moje studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej. Wtedy we Wrocławiu skończyłem tytuł magister ekonomii specjalności finansy i bankowości. W trakcie mojej studia poznałem moją obecną żonę i żoniłem się, którą mam teraz dwoje wspaniałych dzieci, moja ukochaną Nadią i mój syn Sami. I z tego powodu zdecydowałem się zostać w Polsce, pracować w Polsce. Uzyskałem obywatelstwo polskiego w 2004 roku i z tamtego zostałem w Polsce. Coś, który mi w Polsce zaskoczył, język. Dla mnie język polski był trudny. Na początku jest naprawdę, nie spodziewałem się, może być na świecie jest taki język, który ludzie mówią w taki sposób. Po prostu to jest dla mnie, to jest było tylko tylko słyszałem, to dla mnie było bardzo trudno i myślałem, że ja nigdy w życiu nie nauczę tego języka. To jest dla mnie, to jest był też jest szok ten język.
kraj jest, został podzielony na dwa kraje w lipcu tego roku, bo 20-letnim wojnę domową w tym kraju. Sudan Południowy to jest najnowsze i najnowocześniejsze państwo, jakby tak można powiedzieć, świata. Wiadomo, że jest na południu poziom analfabetyzmu był bardzo wysoki. Bardzo wysoki. Bieda jest, infrastruktura nie ma w tamtym południowym. Mam nadzieję, bo tym podziału to się zmieni. Problem Darfuru to jest bardzo skomplikowany problem, bo jak wiadomo, to jest Darfur historycznie kiedyś to jest był sultanat, to znaczy jest oddzielnym państwem w Sudanie, ale w 1918 roku kolonia brytyjska połączyła ten region, czy to królestwo, czy ten sultanat do Sudanu. I stamtąd zaczynały się problemy, dlatego że jest Darfurczycy uważają, że oni są państwem, oni mają swoje państwo, mają swoją kulturę, mają swoje tradycje, oni są inni są niż Sudańczycy z północnej, ale mimo, że oni są również muzułmanami, tak jak Sudańczycy z północnej. Natomiast region to jest bardzo zasofanym regionem, to znaczy brak środków do życia, jak woda, jak żywność, i to jest spowodowane przez suszę, brak wody, tak jakże brak infrastruktura i państwo albo rządy, które rządziły w Sudanie, nie dbały o tym regionie przez długi okres, to stąd spowodowało takie zastosowanie tego regionu. I w 2004 roku pewne oddziały w Darfurze zaczynały walczyć przeciwko władzy rządowej w Chartumie i to spowodowało jest bardzo dużo, na bardzo dużą skalę, katastrofą humanitarną na bardzo dużą skalę, o której cały świat o tym dowiedział.